przez tysiące lat ta ziemia nie należała do nikogo. Natura snuła tutaj opowieść o współistnieniu flory i fauny. W szeleszczących koronach drzew, nad szumiącym potokiem, wśród buszujących w trawach zwierząt. Był taki czas, kiedy człowiek pojawiał się tutaj o świcie i znikał wraz z zachodzącym słońcem. Wieczny las był jego sprzymierzeńcem. Stale produkował tlen, gromadził wodę i regulował temperaturę. Jednak człowiek nie zatrzymywał się w nim na dłużej. Potem wszystko się zmieniło. Człowiek postanowił się osiedlić. Zaczął uprawiać ziemię, udomowił zwierzęta i rozwinął rzemiosło. Dał początek rozwoju cywilizacji dla przyszłych pokoleń. Zeszłoroczne badania wykopaliskowe w Zaborowie były w tym miejscu. Na wschód od tej rozłogowej dolinki. W tym roku przygotowujemy się do drugiego sezonu archeologicznego. Przygotujemy już wniosek do WKZ-u na badania archeologiczne. Postanowiliśmy sprawdzić, co jest po drugiej stronie tego kompleksu osadniczego, po tej stronie tej rzeczułki. Tutaj w tym miejscu znajduje się wielka osada kultury przeworskiej. W zeszłym roku podczas badań archeologicznych zebraliśmy dużo próbek do badań archeobotanicznych. Botanik to przejrzy, powie nam, jakie rośliny żyły wtedy albo wykorzystywane, albo rosły w starożytności w okolicach Zaborowa. Natomiast to są obiekty średniowieczne. W tym roku wchodzimy z badaniami na osadę starożytną kultury przeworskiej, więc mam nadzieję, że będą też próbki, które będziemy mogli wiązać z okresem wpływów rzymskich, co nas interesuje chyba najbardziej na razie. Celem naszych badań jest rekonstrukcja osady, w której żyli dawni mieszkańcy Mazowsza. Wyobraźmy sobie chałupy stojące tutaj w okolicy. Były to najprawdopodobniej domy o dość dużych wymiarach, domy o konstrukcji słupowej, kryte strzechą. Obok pasły się zwierzęta. Gdzieś w oddali dymiły piece. Tam produkowano żelazo. Było! Do dzisiaj mamy niestety bardzo duży problem badawczy, aby precyzyjnie wydatować właśnie te relikty hutnictwa. Zwykle w piecach nie występuje materiał, który znamy z cmentarzysk, jak chociażby fibule, monety rzymskie.
tutaj tych datowników, chociażby w postaci kilku skorup, także brak. Prace archeobotaniczne na stanowiskach archeologicznych cały czas nie są standardem, a nikt de facto nie próbował badać wypełnisk piecy kotlinkowych, piecy dymarskich. Mieliśmy taki szalony pomysł, aby spróbować właśnie poszukać makroszczątków roślinnych w wypełniskach kotlinek, tych reliktów starożytnego hutnictwa. Zaprosiliśmy specjalistkę, panią profesor Aldonę Müller-Bieniek z Wydziału Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, która przez kilka dni bardzo intensywnie prowadziła prace tak zwane flotacyjne na naszym stanowisku, a następnie w naszym takim roboczym laboratorium w miejscowej szkole podstawowej uzyskała pierwsze konkretne wyniki. Wiecie co, róbmy jeszcze po staremu. No, róbmy jeszcze po staremu, to być może potrzebuje troszeczkę więcej. Co innego nam powiedzą dane z osady, a co innego z dymarek. Jest w ogóle duże ryzyko, że niestety nic się nie zachowało. To też się z tym trzeba liczyć. Więc typem konserwacji na tego typu stanowiskach jest wysoka temperatura, znaczy zwęglenie, będące efektem działania wysokiej temperatury. W przypadku dymarek ta temperatura może być zbyt wysoka. Tutaj mogło dojść do zupełnego zniszczenia wszystkich organicznych elementów, ale mamy nadzieję, że na jakimś etapie ta temperatura nie była aż tak wysoka, żeby po prostu zupełnie zniszczyć wszystkie elementy zawierające węgiel. Ja bym to zrobiła tak, żeby przez cały ten... Rano na tym bardzo zależy. No chociaż węgiel byśmy chcieli. A można powtórzyć te badania. Ale żeby całą trakcie ciężką przez to zrobić. Tylko wtedy będziemy mieli problem, będziemy wymagali więcej wody trochę. I na pewno nam się zapcha ostatnie sitko, ale je lepiej już od razu ściągnąć. Tak, tutaj się nie spodziewamy cudów. Nie, tu się nie spodziewamy nic, ono nam tylko będzie brudzić. Byliśmy bardzo zaskoczeni, że w piecu, w którym panowała bardzo wysoka temperatura, zachowały się jednak do dzisiaj zwęglone pozostałości botaniczne, głównie w postaci niewielkich ziaren roślinnych. Dodatkowo, obok tych cennych ziaren, natrafiliśmy na coś, czego oczywiście się spodziewaliśmy, a mianowicie pozostałości węgla drzewnego. Węgiel drzewny obok rudy darniowej to był oczywiście jeden z głównych produktów niezbędnych do produkcji żelaza. Należy to zaznaczyć, że stanowisko w Zaborowie wchodzi w skład takiego wielkiego skupienia osadniczego ludności kultury przeworskiej, czyli takiej społeczności, która żyła tutaj około na przełomie ery aż po V wiek naszej ery i która w tym regionie stworzyła wielkie centrum hutnicze. Jesteśmy teraz przy jednym z wykopów archeologicznych odkrytych w tym roku, odsłoniętych w tym roku. Zarejestrowaliśmy tutaj około 30, nawet ponad pieców do wytopu żelaza. One są tutaj na Mazowszu bardzo często spotykane i też mają takie charakterystyczne układy, ciągi wydłużone w tym wykopie. Zarejestrowaliśmy oczywiście fragment takiego ciągu. On prawdopodobnie ciągnie się w kierunku wschodnim i północnym. Takich pieców, takich koncentracji mogło być nawet kilkaset. Natomiast no, ten obszar, który tym badamy, jest na tyle niewielki, że tych pieców jest oczywiście mniej. Ale na tej linii nie mamy świadka.
No to trzeba zostawić... tam wybrać polepę, a tutaj chcemy tą strefę wybrać. No to możemy zrobić takiego samego z tej strony. Tu. No to to jest jedna metoda, a druga metoda... I wtedy będzie ładnie. No. Nazwać A, B, C, D. No i tyle. Tylko opisać, że to są ćwiartki jakieś tam... To trzeba zamknąć. Eksploracyjne w ramach wykopu. Kto chce którą ćwiarteczkę? Biorę co da. O! Ja mogę wziąć tą, co siedzisz, jeśli ją kopiemy. Nie. Nie. No ja idę. To mogę tą glinianą. O! Odważny. Zawód archeologa wymaga nie tylko wrażliwości, ale też i ciekawości. Czyli człowiek, który decyduje się na taką karierę, musi mieć w sobie tą ciekawość dziecka cały czas, prawda? Ponieważ poświęcanie się odkrywaniu tajemnic i świadomość tego, że na niektóre z nich nigdy nie znajdziemy odpowiedzi, a jednak nie poddawanie się i poszukiwanie, to jest właśnie ten taki element dziecka w każdym archeologu. I myślę, że dlatego po studiach ekonomicznych chciałem kontynuować na studiach magisterskich archeologii na Uniwersytecie Warszawskim. Po roku niestety przerwałem te studia, zdecydowałem się na emigrację. W Australii również studiowałem archeologię. Tam nie skończyłem. Więc po powrocie z emigracji zdecydowałem się, że teraz jest ten czas, aby zakończyć ten pewien etap i zrealizować jedno z marzeń. Mam nadzieję, że w przyszłym roku uda mi się napisać pracę i skończyć te studia. Myślę już w tym momencie o kolejnych etapach, którym jedną z opcji jest archeologia podwodna. W tym roku nie udało nam się rozwiązać wszystkich zagadek. Sytuacja w jednym z wykopów badawczych naprawdę nas zaskoczyła. Planowane badania sądziliśmy, że osiągniemy warstwy geologiczne na poziomie pół metra. Okazało się, że te relikty ludzkie ciągną się i ciągną się w głąb. Jest to niesamowite uczucie, gdy ma się świadomość, że coś leży ukryte, przysypane warstwami ziemi przez 1000-2000 lat i moje dłonie, moje ręce są tymi pierwszymi, które to z ziemi wyciągną. Będziemy musieli kontynuować pracę w przyszłym roku. W tym roku odpowiednio zabezpieczymy te relikty. Wrócimy w kolejnym roku. Na tym polega praca archeologa. Tak naprawdę co roku pozyskujemy nowe dane. Co roku dowiadujemy się coś więcej. Nie jesteśmy w stanie rozwiązać wszystkich zagadek przeszłości w trakcie 4 tygodni. Ale to jest właśnie fajne w naszej pracy. Mamy rok na przemyślenia, na planowanie kolejnego sezonu, na zmaganie się właśnie z tymi zagadkami, które zarejestrowaliśmy w tym sezonie badawczym. Co przyniesie przyszłość, nie wiemy. Jednego jesteśmy pewni, na pewno coś pasjonującego.